Ruch charyzmatyczny wprowadza wiele dziwnych pojęć. Jednym z takich dziwnych pojęć jest to, że Jezus uzdrawiał wszystkich, dlatego też my dzisiaj możemy uzdrawiać wszystkich. My dzisiaj jako chrześcijanie nowonarodzeni, jako chrześcijanie, którzy mamy w sobie Ducha Świętego. I mimo, że to się nie dzieje, mimo, że nie ma na świecie osoby, która wskrzesiłaby zmarłego, a co dopiero zmarłego, który nie żyje już 4 dni, jak to czynił Jezus, charyzmatycy bardzo często upierają się, no właśnie, przy swoich naukach, że są one prawdziwe i że mimo, że tego nie widzimy, to to się dzieje. Nie rozumiemy tego, bo mamy mało wiary, bo nie wierzymy. I tych wymówek jest wiele. Dzisiaj krótki film, do którego podkładam głos, uważam, że jest bardzo wartościowy. Film o tym, czy Pan Jezus uzdrawiał wszystkich. Pamiętajcie, nie wiem, czy zetknęliście się kiedyś z ruchem charyzmatycznym, czy nie. Są różne odcienie tego ruchu. W Polsce myślę, że on jest spokojniejszy, ale obawiam się, że idzie fala dość dziwnych podejść do Słowa Bożego, dość dziwnych zrozumień, fragmentów biblijnych, ta fala zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie bardzo często ci nauczyciele, sami będąc chorzy, ogłaszają choćby to, że każdy chrześcijanin musi być zdrowy na podstawie złej interpretacji Słowa Bożego, błędnej. I myślę, że nie za bardzo możemy tu mówić o tym, że ktoś się myli, ponieważ ten ruch w Stanach jest bardzo mocny i nosi on znamiona oszustwa. Oczywiście my nie oceniamy nikogo zbawienia, nie mówimy, czy te osoby pójdą do nieba, czy do piekła po swojej śmierci, ale zachęcamy każdego, aby czytał Słowo Boże, aby studiował, aby szukał prawdy. Na koniec tego wstępu zapraszam na film. Wszyscy, do których Ojciec posłał Jezusa, Jezus ich uzdrowił. Każdy, kto przyszedł do Jezusa, był uzdrowiony. Nie odrzucił ani jednej osoby, która przyszła do Niego po uzdrowienie. Nie powiedział żadnemu z nich, że musisz zostać w swojej chorobie. Charyzmatycy często zakładają, że Jezus uzdrawiał każdego, kto do Niego przyszedł. Ponieważ Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki, powinniśmy również oczekiwać, że Bóg będzie uzdrawiał każdego, kto dziś przyjdzie do Niego, przez wiarę. Ale czy to prawda, że Jezus uzdrawił wszystkich w czasie swojej ziemskiej posługi? Zajmijmy się dziś tym tematem. Dobrze, przeanalizujmy służbę Jezusa, aby dowiedzieć się, czy ten charyzmatyczny sposób myślenia jest prawdziwy. Istnieje kilka tekstów biblijnych, które wydają się potwierdzić to twierdzenie. Zobaczmy te najpopularniejsze. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 19 wers. Czytamy, że ludzie próbowali go dotknąć, bo moc wychodziła z niego i uzdrawiał wszystkich. Ewangelia Mateusza, 9:35. Mówi, że Jezus przechodził przez miasta i wioski, nauczał w synagogach i głosił Ewangelię o Królestwie Bożym. I uzdrawiał wszystkie choroby, każdą osobę. Podobnie Mateusz 8:16 mówi, że Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy byli chorzy, a Mateusz 12:15 mówi, że uzdrowił wszystkich. Nowy Testament zawiera wiele innych fragmentów, które pokazują, że Chrystus był niesamowity. Jego posługa była niezwykła, uzdrawiał w potężny sposób. Ale z tych fragmentów nie wynika, że uzdrowił każdego, kto przychodził do Niego. Są też fragmenty, które pokazują, że Jezus odmawia uzdrowienia. Przykład może być Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, wersety 15 i 16. Lecz wieść o nim jeszcze bardziej się rozchodziła i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i aby ich uzdrowił z chorób. Ale on odchodził na pustynię i modlił się. Pomyśl o tym przez chwilę. Zebrał się tłum chorych ludzi wokół Jezusa.
który nie mógł tego przegapić, ale Jezus tego nie zrobił. Nie zrobił tego, czego oczekiwano. Wszyscy oczekiwali, aby Jezus ich uzdrowił, ale On tego nie dokonał. Wymknął się, aby się pomodlić. A w wersecie 16 jest to bardzo wyraźnie zaznaczone. Widzimy ten kontrast z tym, co twierdzą liczni charyzmatycy. Ten fragment podkreśla świadomą reakcję Chrystusa. Inną trudnością dla charyzmatyków jest fragment z Ewangelii Jana, 5 rozdział, kiedy czytamy o cudzie przy sadzawce Betesda, w 3 rozdziale. Czytamy, że leżało tam mnóstwo chorych, ślepych, chromych. Mimo wszystko Jezus widział ich wyraźnie, ale świadomie postanowił uzdrawić tylko jednego z nim. Chromego, człowieka, który był chromy od 38 lat. Co ciekawe, on nigdy nie szukał Jezusa. Zamiast tego miał nadzieję, że znajdzie swoje uzdrowienie, kiedy woda w basenie zostanie poruszona przez anioła. Co wierzyli ówcześni ludzie. Czytamy, że Jezus zapytał go, czy chcesz wyzdrowieć? A człowiek chory odpowiada, Panie, nie mam nikogo, kto by mnie przyprowadził do sadzawki, gdy woda zostanie poruszona. Podczas gdy ja podchodzę, inna osoba wchodzi przede mną. Jezus powiedział do niego, wstań, podnieś się i chodź. Więc Jezus uzdrowił tego człowieka. Ten człowiek nie miał czasu, żeby mu zaufać, żeby w niego wierzyć. Kiedy później był przesłuchiwany przez Żydów, nawet nie znał, kim jest ten, który go uzdrowił. Czytamy, że Jezus oddalił się, podczas gdy w tym miejscu był tłum chorych. Nasuwa się pytanie, dlaczego Jezus nie podjął tej samej inicjatywy i nie uzdrowił wszystkich chorych przy basenie? Właśnie, w tym fragmencie widzimy, że nie jest konieczne nawet przychodzenie i wołanie do Jezusa w wierze, aby otrzymać uzdrowienie, co często charyzmatycy nazywają jako konieczne do uzdrowienia. Kiedy przeskoczymy do listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, 8 wers, gdybyśmy chcieli być obiektywni i cytować nadal fragment z Hebrajczyków, który mówi, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki, powinniśmy powiedzieć, wczoraj nie uzdrowił wszystkich i dzisiaj też nie musi uzdrawiać wszystkich. Ale szczerze mówiąc, kiedy popatrzymy na rozdział 13 Hebrajczyków, to ten fragment nie mówi o uzdrowieniu. To wypowiedź o Jezusie, o Jego niezmienności, która obejmuje Jego niezmienną istotę. Weź pod uwagę, że Jezus istniał przed wcieleniem. Kim był Jezus wczoraj, zawiera się w Starym Testamencie. Więc jeżeli mówimy o tym, że Jezus był kimś wcześniej, to musimy patrzeć na Stary Testament, patrzeć jak Bóg działał w tamtym okresie. Kiedy autor listu do Hebrajczyków pisze, że Jezus jest tym dzisiaj, musimy patrzeć na Jego ziemską posługę. Pamiętajmy również o tym, że ziemska służba Jezusa trwała tylko około 3 lat. To znaczy, że Jezus nie wykonywał uzdrowień w ciągu pozostałych 30 lat swojego życia. Mimo, że musiał przechodzić obok wielu, wielu chorych. Pozwól, że podam Ci kilka myśli na podsumowanie tego tematu. Kwestia uzdrowienia w Biblii jest cały czas ta sama. Bóg jest suwerenny. To On sam decyduje, kiedy leczyć, kiedy uzdrawiać fizycznie. I oczywiście Bóg działa, ale jest to raczej rzadkie i nigdy nie jest gwarantowane. Nie możemy ustawiać się w oczekiwaniu, że na pewno cud się zdarzy. To powoduje wiele szkód w Kościele. Pomysł, że Jezus chce uzdrowić każdego, kto przyjdzie do Niego, nie jest biblijny i nie widzimy potwierdzenia tego w rzeczywistości. Owoce takich poglądów niestety są straszne. Ból, kiedy nie następuje uzdrowienie, depresja, która może być zakorzeniona we wstydzie, w bólu, wątpliwości dotyczące Boga, złość na Boga, brak zaufania do Słowa Bożego, to miażdży ludzi, niektórzy nawet odchodzą z Kościoła. To powoduje złe świadectwo dla obserwującego świata, który patrzy na chrześcijan. Ale jeżeli podejdziemy do uzdrowienia w sposób biblijny, jako oczekiwanie, owoce będą dobre, wierzący będą zachęceni. Więc co wolisz? Myślę, że odpowiedź jest oczywista. W porządku, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, nie zapomnij polubić go, zasubskrybować mój kanał, a na razie życzę Ci błogosławionego tygodnia i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym wideo.